Cześć, tu Patrycja Lipińska dla dzieci. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić balonową opaskę z Hello Kitty. Do tej opaski będziecie potrzebować trzy rzeczy plus markery. Podstawka powinna być różowa ciemna albo różowa jasna i balon serce, 6-calowe serduszko białe. I teraz tak, jak zrobić taką podstawkę, takiego kwiatka? Możecie obejrzeć na lekcji balonowa opaska kwiatek i tam jest szczegółowo pokazane, jak zrobić takiego kwiatka, a pokażę Wam, jak zrobić resztę. Ponieważ balon serce można nadmuchać na dwa sposoby. Jeżeli nadmuchacie go wkładając delikatnie pompkę z brzegu, to on będzie taki bardziej jajowaty. I moim zdaniem takie Hello Kitty nie jest zbyt ładne. Ale jeżeli włożycie pompkę do końca serduszka i wtedy nadmuchacie, to ten kształt lepiej przypomina głowę Hello Kitty. Teraz tak, zawiązujemy bardzo blisko tutaj, żeby został nam długi nosek. I teraz ten nosek przywiązujemy do opaski. Hop. Na supeł, tak żebyśmy mieli dużo miejsca tutaj na przygotowanie kwiatka. I bierzemy nasz kwiatek, przekładamy go bokiem. I praktycznie nasza opaska jest gotowa. Teraz jeszcze malowanie. Oczy Hello Kitty są takie podłużne, wypełnione czarnym markerem, czyli to. Nos Hello Kitty jest okrągły i pusty w środku. Hop. Teraz wąsy. I obowiązkowo kokardka. Nos wypełniamy żółtym markerem albo pomarańczowym, jeżeli nie macie żółtego. Ja nie mam. Hop. A kokardkę wypełniamy różowym markerem. I opaska Hello Kitty jest gotowa. Możecie również zrobić z tego bransoletkę. Zamiast wkładać opaskę, po prostu przełóżcie jeden balon i zawiążcie dziecku na ręku. Dziękuję bardzo. Zapraszam na inne moje balonowe lekcje i na profil na Facebooku Patrycja Lipińska dla dzieci. Ciao!